Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Sprawa, która bulwersuje nie tylko mnie, ale również moich współpracowników. Informacje, które otrzymaliśmy na temat lekarza, ginekologa Bartosza G., który jest mężem Kornelii. W zasadzie Kornelia i jej mama, Małgorzata, zwróciły się do mnie o pomoc 2 lata temu. I my jednak nie podjęliśmy żadnych działań, ponieważ Kornelia starała się ratować swój związek. Miała jeszcze nadzieję, że sytuacja w jej życiu może się zmienić na lepsze. Niestety zmieniła się na gorsze. Bez względu na grupy zawodowe mamy w wielu przypadkach sygnały, informacje o znęcaniu się, o biciu, o różnego rodzaju działaniach, które są przede wszystkim przeciwko żonom osób, które w jakikolwiek sposób, mężczyzn, którzy w jakikolwiek sposób starają się wyżywać być może nawet swoje emocje zawodowe na najbliższych. Wielokrotnie są to żony, wielokrotnie są to dzieci. W tym konkretnym przypadku Kornelia przedstawi Państwu materiały, przekazała w dniu wczorajszym materiały do dyspozycji telewizji patriot24.net, która Państwu zaprezentuje materiały praktycznie, które miały miejsce, zostały zarejestrowane przez Kornelię i które zostaną w dniu dzisiejszym upublicznione. Sytuacja ta bardzo mocno bulwersuje i bardzo mocno pokazuje, jaki skandal, do jakiego skandalu może dochodzić, kiedy to osoby, które w zasadzie na pozór, na zewnątrz starają się zachowywać spokój, elegancję, kulturę, szyk, nonszalancję, pewnego rodzaju męskość. Natomiast w domu dochodzi do przemocy, w domu dochodzi do sytuacji, które w jakikolwiek sposób mrożą krew w żyłach. Ja przedstawiłem Kornelię, przedstawiłem jej również mamę Małgorzatę, z którą znamy się, tak jak powiedziałem, od kilku lat. I z mojej strony jest to absolutnie pomoc niekomercyjna dla tych kobiet, ponieważ one w zasadzie nie mają już dokąd pójść. Nie mają do kogo się zwrócić o pomoc. To jest w tym wszystkim najgorsze i najbardziej dramatyczne dla, przede wszystkim dla Kornelii i dla jej matki, która patrzy na tragedię swojej córki i nie jest w stanie nic zrobić. Także może ja oddam głos Kornelii w tym momencie, ponieważ Kornelia dzisiaj ma dyżur w szpitalu, jest też lekarzem i opowie Państwu tę całą historię, jak do tego wszystkiego doszło, jak to się zaczęło i jak sytuacja wygląda praktycznie od chwili, kiedy zaczęło dochodzić do przemocy, do znęcania się psychicznego nad Kornelią w jej własnym domu. Bardzo proszę. Dzień dobry. Przedstaw się. Nazywam się Kornelia Grabizna. Tak, no i opowiedz. Jestem lekarzem w Kołobrzegu. To się głosi. Jestem lekarzem w Kołobrzegu. Wraz z moim mężem Bartoszem przeprowadziliśmy się tutaj do tego miasta w celu robienia przeze mnie specjalizacji w dziedzinie radiologii. Niby dla mnie, a tak naprawdę chyba tylko dlatego, żeby mnie wyciągnąć z mojego domu rodzinnego, żebym była dalej i żeby łatwiej było kontrolować moją osobę i w ogóle naszą rodzinę. Oczywiście przeprowadziliśmy się wraz z mamą, rodzicami mojego męża, ponieważ mój mąż jest, jak to z perspektywy czasu się dowiedziałam, w pakiecie ze swoją mamą i nie wiedziałam, że w tym trójkącie przyjdzie mi żyć przez 13 lat małżeństwa. No ale tak wyszło, jak wyszło. Jego mama decydowała o wszystkim w naszym domu, w naszej rodzinie. Zadecydowała też i o tym, że teraz jest opiekunem moich dzieci, na co ja absolutnie nie wyrażam zgody, ponieważ nie jest ich prawnym opiekunem, bo prawnym opiekunem jestem ja i mój mąż. Dzieci aktualnie od 19 czerwca tego roku mieszkają wraz z moją teściową, z nią śpią, ona im pierze, ona im gotuje, mi natomiast nie są otwierane drzwi i ja nie mam żadnego jakiegokolwiek dostępu do dzieci. Dzieci są nawet pilnowane na podwórzu przez dziadka.
Jest to taki klasyczny przykład alienacji rodzicielskiej. A alienacja rodzicielska jest przemocą. Chyba nie trzeba tutaj mówić. Mój mąż od momentu, kiedy się przeprowadziliśmy z Kostrzyna nad Odrą do Kołobrzegu, zaczął używać między innymi przemocy fizycznej. Bardziej była to przemoc psychiczna, ale przemoc fizyczna też mi się zdarzała. Ja odbieram jego agresję w stosunku do mnie jako jakiś żal za moją chorobę. Od kiedy pani jest niepełnosprawna osobą? Od 2007 roku, kiedy nasz najstarszy syn miał około tam 7 miesięcy. Co się stało? Pękł mi tętniak jednej z tętni mózgowych i przez to mam niedowład połowiczny lewostronny. Kiedyś, jak mnie poznał mój mąż, byłam młodą, 25-letnią, zdrową dziewczyną, lekarką, bo wtedy byłam już na finiszu studiów, więc chyba byłam dobrym materiałem na matkę. Natomiast zachorowałam w pierwszą rocznicę ślubu, co zweryfikowało postrzeganie mnie jako jego żony w oczach jego mamy i usłyszałam z jej ust, że ona nie może tego przeżyć, że jedyny syn ma żonę kalekę. Nie jestem kaleką, jestem osobą z niepełnosprawnością. Myślę logicznie, zachowuję się logicznie, pracuję w zawodzie, zarabiam, jestem w pełni samodzielna, można powiedzieć. Poruszam się samochodem, pracuję w dwóch miejscach pracy, zawsze się opiekowałam, przez 10 lat opiekowałam się dziećmi, jeździłam do szkoły, na baseny, na angielskie, robiłam wszystko, jeździliśmy na zakupy, gotowałam, prałam, sprzątałam i raptem po prostu w momencie, kiedy jest jakiś kryzys, on zauważa, że jestem niepełnosprawna i mi zaczyna wykrzykiwać, że żaden sąd nie zasądzi dzieci kalece. No jest to karygodne, że, zwłaszcza, że jest lekarzem i obowiązują go trochę inne zasady. Czy to prawda, że manipuluje dziećmi w taki sposób, że dzieci też stały się agresywne wobec pani? Tak. Co się dzieje? Myślę, że dzieci robią to ze strachu. Dzieci każą mi się wyprowadzić z domu, co chyba jest, powinno być podejrzane w oczach choćby psychologów, którzy badali dzieci, bo dziecko samo z siebie nie proponuje rodzicowi, żeby się wyprowadził. Ja moim dzieciom nigdy w życiu nie zrobiłam krzywdy. Dzieci mają do głów wkładane, że ja rozwaliłam naszą rodzinę, bo mi tylko na pieniądzach zależy. W kwietniu 2017 roku mój mąż zrobił przelew z naszego wspólnego konta na konto swojej mamy, tytułując go zwrot pożyczki na zakup domu w Budzistowie. Mamy dom w Budzistowie, ale pożyczki nigdy w życiu nie zaciągaliśmy od jego matki, więc nie wiem, o jakiej pożyczce jest mowa. Wśród tych pieniędzy były pieniądze za sprzedaż mieszkania po mojej babci, których oczywiście nie zostawił na koncie dla mnie, tylko wyczyścił wszystko niemalże do zera. Przelał 465 tysięcy, na koncie zostało bodajże 17 800. Także to było... Czy dochodzi również do pewnego rodzaju rozgrabiania majątku wspólnoty małżeńskiej w takim przypadku? Także... Tak, dopiero jak usiadłam do naszego konta, przygotowując się do sprawy o podział majątku, odkryłam, jakie przelewy i na jakie kwoty robił mój mąż przez wszystkie lata trwania małżeństwa. Nie jest chyba rzeczą normalną, że ja nie wiedziałam, jako żona nie wiedziałam, że on przelewa matce 23 tysiące, nie wiedzieć na co i po co. I do dzisiaj tego nie wiem. Może się dowiem w październiku na sprawie o podział majątku, jak będzie stał i zeznawał. Czy ten człowiek w ogóle potrafi samodzielnie podejmować decyzje? Dzisiaj próbowałem z nim rozmawiać, to mówił, że nie może podjąć decyzji o rozmowie, bo o tym decyduje jego adwokat. Tu pani mówi, że jego mama decyduje. W jaki sposób on się zajmuje dziećmi, kiedy nie jest w stanie funkcjonować autonomicznie? Ustalmy jedną rzecz, że mój mąż nie zajmuje się dziećmi w ogóle. Dzieci są przekazane do jego... do domu jego matki, po to, żeby ona czuła się spełniona, bo zawsze chciała mieć dużo dzieci, a urodziła tylko jednego Bartosza. Jakie wieku są dzieci?
Dzieci się są w wieku 8, 9 i 12 lat. Jego mama czuje się spełniona, czuje się, nie wiem, młodsza może, bo ma 74 lata. No to trochę wiekowa mama dla trójki dzieci. No ale jak zresztą powiem, to że pan zauważył tego rodzaju zachowania osób w tym wieku, kiedy są to matki, w wielu przypadkach ojców, dzieci starają się realizować swoje ambicje wychowawcze, ponieważ w swojej młodości nie miały czasu poświęcić, moja, powiedzmy, swoim... Moja teściowa się już raz zrealizowała i pokazała, jak to także, tak także... i wystarczy, bo ja... powielić to razy jeszcze trzy, to, są... to już będzie o trzy za dużo. To już jest o jeden za dużo, ale... Jak to jest, że w województwie zachodniopomorskim, tutaj szczególnie jeśli chodzi o wybrzeże środkowe, tak łatwo jest porywać bezkarnie dzieci i je przetrzymywać? Tutaj byliśmy z ekipą naszą trzykrotnie w okolicach Koszalina, gdzie jest przetrzymywana trójka dzieci bezprawnie. Tutaj mamy kolejną trójkę. Panie Krzysztofie, co się dzieje, jeśli chodzi o prokuraturę kołobrzeską i koszalińską? Użył pan stwierdzenia wybrzeży, znajdujemy się na terenie wybrzeża. Nasunął mi się automatycznie dodatek, czy na terenie wybrzeża Kości Słoniowej, bo takie tu są pewne zachowania, które w jakikolwiek sposób my widzimy, że obojętność i reakcja ze strony, czy to prokuratury, czy to ze strony osób, które w jakikolwiek sposób są w, powiedzmy tutaj, w pokrzywdzone, jeżeli bierzemy pod uwagę, mając oczywiście na względzie tego rodzaju zdarzenia, mamy pewną obojętność, do której dochodzi. Także w tym przypadku konkretnym również matka, która została odizolowana od własnych dzieci, lekarz, która spełnia się jako na absolutnie najwyższym poziomie opiekunka dla tych dzieci, jak również osoba, która może dać przykład, w tej konkretnej sytuacji jest pozbawiona kontaktu z własnymi dziećmi. Jest to skandaliczna sytuacja. Dlaczego organy państwowe nie reagują w sposób... Nasze polskie prawo jest w jakiejś ułomności po prostu ma. Pani rodziła pierwsze dziecko w Stanach Zjednoczonych, tak, trzecie dziecko w Kanadzie. Tak. Jak tam funkcjonuje kodeks karny, jeśli chodzi nie o... Nie wiem, jak tam funkcjonuje kodeks karny, bo ja tam jeździłam tylko do porodów. Przepraszam, ale nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że w Polsce jest to coś strasznego, że ja wiecznie słyszę odpowiedź, że nikt nie może nic zrobić, bo oboje mamy pełni władzy rodzicielskiej. Dopóki władza rodzicielska nie zostanie ustalona, Ale pomimo to, że zostanie ustalona, to też może nie będzie przestrzegana. Dokładnie nie będzie przestrzegana, ponieważ nie są w żaden sposób karane tego rodzaju praktyki i zachowania. Jak pan doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dwie kobiety, które zostały pozbawione kontaktu z własnymi dziećmi, weszły na teren Sejmu, był pan zresztą przy tej całej sytuacji, panie redaktorze, i protestował. Jedyną osobą, która się zainteresowała problemem, był wtedy Zbigniew Ziobro, który nie był ministrem. Niemniej jednak ta płaszczyzna i ta kwestia w Polsce nigdy nie została uregulowana do chwili obecnej. Na to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ pozbawianie matek dzieci i zresztą stowarzyszenia, które powstają na rzecz obrony tak zwanych dzielnych tatusiów, w wielu przypadkach wykazują ich agresję, w wielu przypadkach wykazują ich bezkarność. I pomimo to, że mamy przykłady mrożące krew w żyłach, ostatnie zdarzenie z Grodziska Mazowieckiego, gdzie ojciec zabiera dziecko, gdzie grozi, że tego dziecka... Nie zabija, żeby zrobić na złość mamie. Dokładnie, że zabija, żeby zrobić na złość mamie. To mamy nie pierwszy przypadek. Mamy tych przypadków bardzo wiele, żeby zrobić na złość matce. Pamięta pan sprawę wypadku drogowego, który został celowo doprowadzony do zderzenia z samochodem ciężarowym, gdzie ojciec ginie na miejscu, jak również dziecko, gdzie matka praktycznie jest na sztywnym łączu z ojcem, który odgraża się, że popełni samobójstwo i słyszy jeden wielki huk w telefonie. Proszę państwa, mamy do czynienia niestety w ostatnim czasie do wielu przypadków patologii psychiatrycznych. Tak, absolutnie o podłożu psychiatrycznym. Bez względu na
grupę społeczną, bez względu na grupę zawodową, te osoby w jakikolwiek sposób są pozbawione wyobraźni, jaką krzywdę robią nie tyle tej matce, która cierpi, wyrywając jej serce żywcem, ale jaką krzywdę robią dzieciom, izolując je od matki. Stare zasady zawsze przestrzegane. Matka jest świętością, proszę Państwa. My nie mamy do czynienia z przykładami jakiejkolwiek tutaj patologii, żeby matkę izolować od kontaktów. Tej sytuacji Biuro Rutkowski wykonuje bardzo wiele, gdzie widzimy skandaliczne zachowania ludzi, ojców, którzy tak jakby tracili kontrolę nad swoim systemem to percepcji myślenia przyszłościowego dla własnych dzieci i starają się dziś i teraz zrobić krzywdę przede wszystkim matce tych dzieci. I tak mamy tutaj również... To jest najczulszy punkt. Bo to jest najbardziej czuły punkt. Odbierają to, co dla matki jest najbardziej cenne. Pokażmy te filmy, które... Mam jeszcze pytanie. To rozumiem, że pani mąż na chwilę obecną robi wspaniałą, tak się wyrażę, głupią, tak? I z tego, co wnioskuję, to państwo mówią. I rozumiem, że pani wizyta w tym domu, pod domem, z policją nie przynosi żadnych skutków. Nie może pani się zobaczyć ze swoimi dziećmi? Nie, nie mogę się zobaczyć ze swoimi dziećmi. No a co na to policja? Proszę pana, ja może ja odpowiem. Myśmy pukali do wszystkich drzwi i do wszystkich instytucji. Były cztery niebieskie karty. Były założone cztery niebieskie karty dla tego pana. Pan robi wszystko wbrew prawu, jest po prostu bezkarny. Myśmy pukali do MOPS-u, pukaliśmy, prosiliśmy od 2 lat o psychologów dla tych dzieci, ponieważ dzieci stały się agresywne. Kiedy były one związane z matką, dzieci funkcjonują w szkole, dzieci nie funkcjonują wcale. Dzieci, owszem, są mądre i bardzo dobrze się uczą. Są to dzieci naprawdę wybitnie zdolne. Niemniej jednak te dzieci są pozbawione szacunku do mamy. One do mnie, jako do babci, która woziła te dzieci na różne wycieczki poza granice kraju. One były ze mną w Eftelingu, one były w Gołębiewskim, one były na Tropical Island. One były na wszystkich parkach rozrywki, parkach linowych, na kulkach, do kina. Wszędzie każdy kaprys był ich spełniony. Te dzieci mówią dzisiaj do mnie, pani Szczepańska, jest to po prostu, albo wynoś się. Starszy wnuczek mój uderza ze mnie, mnie z główki, uderzając o nos i okulary. One mnie już atakują. Ja się po prostu boję. Ja przychodzę, wyrywają mi torebkę, szarpią mnie, to są już małe wilki. To jest bardzo bolesne. Myśmy urządzili. Jaka w tym wszystkim będzie pana rola, albo jest w tej chwili? Przede wszystkim my spotkaliśmy się z państwem. Jesteście rzecznikami społecznymi, ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób przedstawiają problem. Ten problem nie może być pominięty, ten problem nie może być w żaden sposób zamieciony pod dywan. Będziemy oczywiście interweniować w tym momencie na bazie tych materiałów, które zostały przekazane w dniu wczorajszym, które są przez nas w naszym posiadaniu. Oczywiście Kornelia będzie składała zawiadomienie do tutejszej jednostki policji. Pomimo to, że niektóre kwestie zostały umorzone przez tutejszą prokuraturę, myślę, że po dzisiejszym spotkaniu i przedstawieniu tych materiałów, które jednoznacznie wskazują na znęcanie się psychiczne nad Kornelią, co jest ścigane przez kodeks karny, absolutnie tutaj będziemy robili wszystko, żeby pomóc, jak również pokazujemy, odsłaniamy prawdziwą twarz Bartosza G. Prawdziwą twarz, która powinna zostać przedstawiona i powinien zostać pokazany, jaki jest naprawdę. Czy z tak zwanego sympatycznego, miłego pana doktora wychodzi diabeł w domu? Tak można to ocenić. Bardzo proszę, zaprezentujemy materiały. Oczywiście prosimy o zamaskowanie twarzy w państwa. Jeszcze raz pokażę ten film.
i drugi film, który został zrealizowany w obecności dzieci. Sprawa lodówki też jest? Momencie, to właśnie to. Tak. Że klucze, które, o których mówi, kilkakrotnie jej wyrwał i później albo z początku jeszcze podrzucał na kanapę, a tak w ogóle to potrafił zamknąć i zostawił na dworze. Czy to prawda, że są zainstalowane podsłuchy w Państwa domu? Pani jest notoryczna? Od maja 17 roku podsłuchiwał mnie na pewno przez telefon, to wiem od osoby z jego otoczenia, który się pochwalił, że zainstalował mi w telefonie jakąś aplikację Spyphone, która się nazywa, która jest niewykrywalna, ha, ha, ha. I jak zgłosiłam to na policję, to ha, 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 nie wyszło, że bo to się kupuje takie za 2000, a nie taką za 200 zł, która jest wykrywalna. Można być takim przebiegłym, że ja, czy ja pisałam na WhatsAppie, czy ja odbierałam maile, on po prostu o wszystkim wiedział. Czy Pani celem jest zniszczenie go i odizolowanie od dzieci? Nie, absolutnie nie. Czego Pani by chciała? Mój mąż jest ojcem moich dzieci, całej trójki i ja tego faktu nie jestem w stanie zmienić. Ja bym chciała, żeby zszedł na ziemię i unormalizował swoje myślenie o mnie jako o ich matce i o całej tej sytuacji, żeby te dzieci patrzyły na normalnych rodziców, miały normalne dzieciństwo i tylko na tym mi zależy. Chcę mieć takie samo prawo do tych dzieci, jak i mój mąż. I na pewno nie odpuszczę i na pewno nie poddam się tutaj, bo wiem, że moim dzieciom dzieje się teraz ogromna krzywda. Serce mi się kroi, jak podjeżdżam pod blok, żeby zobaczyć po prostu dzieci. Staję gdzieś na zapleczu Media Expert, bo akurat moja teściowa mieszka za sklepem Media Expert. Ja wjeżdżam po prostu jak samochód dostawczy tam na tyły tego sklepu. I dzieci mnie zauważają, bo poznają przecież samochód matki. Zauważają mnie i cały czas zerkają, czy ja tam jeszcze stoję. To nie jest to normalna sytuacja i jak dziadek się orientuje, że ja tam stoję, chodźcie chłopcy, idziemy do domu. Dzieci są zgarnięte do domu, rolety antywłamaniowe są opuszczane do samego dołu. Dzieci są przetrzymywane tam i nie wychodzą przez kilka godzin. Ogólnie rolety są spuszczane. Do godziny w naszym domu 13:14. W części, którą zajmuje mój mąż, też są spuszczone rolety do samego dołu, bez pozostawienia nawet tych dziurek, tych otworków małych. Dzieci są w ciemnościach przechowywane cały, czy to w budzistowie, czy to u matki na dwóch pokojach. Tam mieszka dwóch dorosłych i trójka dzieci, a zajmują tylko dwa pokoje, tam są dwa spania. Dzieci wychodzą, gdzie jest piękna pogoda, o godzinie 14 na podwórko, na co mamy dokumenty zrobione. I te dzieci nie mają prawa biegać, bawić się, śmiać, radować z innymi dziećmi, ponieważ ta pani, dziecko tej pani było świadkiem na sprawie, więc jest izolowane i masz się z nimi nie bawić, z drugim tak samo ma się nie bawić.
jest po prostu coś nienormalnego. Kornelia tą walkę toczy od 2 lat i od 2 lat puka i prosi policję, żeby złożyć zawiadomienie. Często gęsto oczekuje po 3-4 godziny, będąc zmęczona po pracy, chcąca dotrzeć do tych dzieci, ale okazuje się, że policja pojechał pan na interwencję, pan jest teraz zajęty i przychodzi z kwitkiem, sytuacja się powtarza i powtarza i nic z tym zrobić nie można. Dzwoniliśmy, szukaliśmy na infolinii porady, szukaliśmy u rzecznika praw dziecka, rozmawiała z panią Kątną, która też przewodniczącą ochrony praw dziecka. Ja na Woodstocku było takie stoisko rzecznik praw dziecka. Po prostu z żadnej strony. To są wszystko plakaty, które bardzo ładnie wiszą. Ktoś za to bierze w tych instytucjach pieniądze, ale pomocy jako osoba, jako ludzie my nie mamy. Jest... Dlatego zdecydowaliśmy się tę sprawę nagłośnić. Mąż przez te 2 lata potrafił spowodować, że córka spała z torebką przez ponad 1,5 roku, a do roku spała z torebką pod głową. I dopiero na naszą prośbę wystąpiliśmy o przydzielenie dla niej jako osoby niepełnosprawnej pokoju, który by mogła zamknąć, więc on w tym momencie, kiedy usłyszał, że będzie organizowany pokój, zwalił jej cały pokój mebli. Ona tam nie może przejść i zahacza ścianą. Mamy zdjęcia. W tym pokoju może tylko się położyć na kanapie. Nie może, jak wychodzi z pokoju, nie może usiąść przy stole, oglądać telewizora, bo telewizja jest jej odcinana. Tak zmanipulował dzieci, że zabierane są piloty. Ona nie może jednego programu przez 2 lata oglądać. Mają swoją platformę telewizyjną, bo tylko z tym może podejść, ale nie jest jej udostępnione. Jeżeli by założyła sobie telewizor w pokoju, sądzimy, że mogłoby to się przecięciem kabla stać. Była dziś, w tym roku zima. Ona od roku, przez całą zimę nie mogła sobie włączyć ogrzewania. Pan mąż zrobił tak, że ogrzewania w mieszkaniu jest, w całym domu jest wyłączone przez całą zimę. Te dzieci są ubrane w bambosze, okrywają się kocykami. Córka zorganizowała sobie grzejnik, ale wiadomo, że ona te dzieci kocha i wpuszcza do pokoju, ale namówił te dzieci, by ukradły i wyniosły to ogrzewanie i ona w tym pokoju zimnym śpi. 2 razy ukradł kołdry, wyniósł, kiedy były jeszcze pokoje niezamknięte, z grzbietu jej zdarł, bo kołdrę kupiła mama. Państwo złocili, co jest absolutnie nieprawdą. Są to rzeczy zakupione w małżeństwie, są to rzeczy kupione w czasie trwania małżeństwa. Teraz ma te 2 kołdry, niech będzie szczęśliwy. Mam pytanie, jakie postępowania toczyły się przed organami ścigania? Proszę Państwa, jeszcze chciałam powiedzieć, jakie były myśmy o te wszystkie podsłuchy, bo żeśmy złapały takie tak zwane pluskwy w domu, pendrive'y, które... rejestruje zapis. Na których jest zapis. Ale policja umorzyła z braku dawaliśmy te pendrive'y. No pan mieszka w tym domu i może. Córka zmieniła 3 razy telefon. On jeszcze, kiedy pokój był otwarty, on potrafił palca przyłożyć. On się wkradł w ten telefon i zrobił co chciał. Kupiliśmy 2 telefon, 3 telefon, ukradł jej komputer, który był jej komputerem osobistym. Ona potrzebuje mieć komputer normalny, lekki, ponieważ ma jedną tylko rączkę sprawną, ta druga jest niesprawna, ale na każdej płaszczyźnie robi problemy. Jeżeli dzieci chorują, chciałabym też jeszcze się do tego ustosunkować, córka jest lekarzem. Córka nie ma prawa zbadać temperatury, córka nie ma prawa temu dziecku zmienić ubranek, córka nie może, bo ponieważ dzieci wyśmiewają, najpierw tatuś mówi, ty jesteś lekarzem, ty jesteś głupia, tobie 3 razy otwierali łeb, ty masz, jesteś pie i po prostu potrafi na nią pluć,
kiedy ona wyszykuje się do pracy, ocharkał ją całą, ciekła ślina po okularach. To nie jest poniżanie, to nie jest zabieranie godności. Przecież ona nic temu człowiekowi nie zrobiła. Ona nie jest w stanie nic zrobić. Tą jedną ręką ona wszystko robi, by było dobrze. Przez 11 lat, kiedy wieszała prania, dwa bębny wielkiej pranki, pracowała, szykowała te dzieci do przedszkola i odprowadzała latami, to było dobrze. A teraz raptem się stała kulą u nogi, o co mu chodzi? Wygania ją za każdym razem do domu rodzinnego na tak zwaną patologiczną ulicę Malinową. Ja bym chciała Państwu powiedzieć, że ja przez 40 lat prowadziłam działalność, ja przez 40 lat zatrudniałam ludzi. Nie jestem żadnemu człowiekowi winna złotówkę. Ja nie byłam nigdy w sądzie oskarżana o rzeczy, które się należały pracownikowi. U mnie ludzie pracowali normalnie. Natomiast Bartosz nie rozumie niczego, naprawdę niczego. On mnie oskarża, on mnie wyzywa od złodziei, on mnie nazywa bandytką. Mój mąż zmarł 14 lat temu. On wpoił dzieciom, tym malutkim dzieciom, to wasza babcia zamordowała. Ja przepraszam ciotka. Bardzo, w związku z tym, że Kornelia musi iść, bo ma dyżur w szpitalu i opuścić to spotkanie z Państwem. Jeżeli ja chcecie jeszcze, żeby tutaj... Ja chciałam powiedzieć do sytuacji jednej, której mam mówiła o tym podawaniu leków. Ja muszę zadać jedno pytanie. Czy Pani składała zawiadomienie do prokuratury o stosowanie wobec Pani przemocy? Tak, ja składałam i umorzone, zostało umorzone. I są umorzone, z jakiego powodu? Braku znamion przestępstwa. Odwoływała się Pani od tej decyzji o umorzeniu? Proszę Pana. Adwokat był. My mamy adwokata Wiesława Brelińskiego. Adwokat, to wszystko było pod kontrolą, umorzone. Tak samo jak ukradł 5 tysięcy, córka pomyliła się po zniesieniu wspólności małżeńskiej. Od 2 lat ma zniesioną wspólność małżeńską. Napisała mu 2 smsy, że pomyłkowo wpłaciła 5 tysięcy na konto, które było wspólne. To konto nie chcemy zamykać z ważnych powodów córki i na razie ono ma stan zerowy, ale ona na to konto wpłaciła. Kiedy córka złożyła na policję o ściganie, prokuratura umorzyła ze względu na niską szkodliwość czynu. Brak przestępstwa. Ja jeszcze mam pytanie medyczne, bo pojawiła się informacja od pana Bartosza, pani męża, że pani doprowadza do przemocy względem jej matki. Czy jest możliwe, że ona finguje siniaki ze względu na swoją przypadłość zdrowotną? Mama pana Bartosza. Moja teściowa ma elektrostymulator. I co to, jaki to jest skutek tego? Na pewno przyjmuje leki rozrzedzające krew, ponieważ posiadanie elektrostymulatora może grozić oderwaniem się zakrzepu i... To może powodować powstawanie siniaków? Jeżeli bierze leki rozrzedzające krew, to z całą pewnością tak. Opiera się o jakby kant stołu i ma siniaka. Zresztą moja teściowa zawsze mówiła, że ma takie ciało, które się bardzo siniaczy. I chętnie chodzi na izbę przyjęć i sobie tworzy historię pobicia przez Kornelię jej. Dokładnie tak. Także jest to teoria na temat, że ja ją powaliłam na podłogę w kuchni i przeciągnęłam po tej podłodze za włosy, była co najmniej żenująca, bo nie jestem w stanie powalić osoby, która waży 100 kilo i przeciągnąć ją jeszcze przez długość naszej kuchni. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Ja chciałbym powiedzieć, że będziemy Was informować o dalszym przebiegu w sumie tej gehenny, tego horroru życiowego Kornelii i myślę, że następne spotkanie z Państwem... Prosiła, żebyś się jeszcze skontaktował z Kornelią. Tak, ja skontaktuję się z adwokatem, zapoznamy się z materiałami, które dotyczą tej sprawy. Także Państwu uprzejmie dziękuję za zainteresowanie się tematem i za przybycie na dzisiejszą debatę. Dziękuję bardzo.